Już w przeszłości podejmowano próby ożywienia tego miejsca, jednak nie należały one do najbardziej udanych. Teraz ma się to zmienić. Mowa o zabytkowym wybiegu dla niedźwiedzi w dawnym bytomskim zoo w parku Kachla, które ma stać się nowym miejscem spotkań mieszkańców Bytomia. O tym, że w Bytomiu żyły kiedyś na przykład niedźwiedzie, mało kto już pamięta. Przypomnijmy, że ogród zoologiczny w Bytomiu został zamknięty w 1957 roku, po tym, gdy w Chorzowie powstała większa i zdecydowanie nowocześniejsza tego typu placówka. Cała inwestycja jest prowadzona przez prywatną firmę, która wydzierżawiła na okres 10 lat te lokalizacje od miasta. W tym miejscu odbywa się remont. Remont jest w całkowitych uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, dlatego że Park Miejski imienia Franciszka Kachla jest parkiem zabytkowym. Jednak biorąc pod uwagę koncepcję, jaką na nowe miejsce ma właścicielka, to jest potencjał na to, by pogodzić zabytkowy charakter obiektu i jego nowoczesne przeznaczenie. Poza miłością do Bytomia, a drugą moją miłością są Włochy. I każdą wolną chwilę właściwie, znaczy no, może nie tyle każdą wolną chwilę, ale bardzo często staram się wracać w to miejsce. I stąd właśnie pomysł na to, aby ten kawałek Włoch przenieść do Bytomia, w to miejsce, żeby Bytomianie mogli w sezonie letnim, wtedy kiedy u nas jest bardzo, bardzo przyjemna temperatura, w okolicznościach przyrody, wśród drzew i zieleni, usiąść i zjeść. Jednak zanim to nastąpi, to musi się skończyć remont, a biorąc pod uwagę, że miejsce było dość zaniedbane, to ten na pewno jeszcze chwilę potrwa.